Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie świętokrzyskim, bo to właśnie z tego regionu pochodzi utytułowana najlepsza rolniczka w Polsce. Zwyciężczyni konkursu Rolniczki Motorem Innowacji, który jest organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Teresa Łukasik razem z rodziną z pasją prowadzi w Strzałkowie jedno z największych gospodarstw mleczarskich w swoim województwie i zarazem pierwsze, które zajęło się przetwórstwem tradycyjnego mleka. Spotykamy się, jak to z farmerką, na Włościach, w oborze, miejscu, gdzie wszystko się w tym gospodarstwie zaczyna i właściwie kończy. Dziewczyny, jemy? Chodźcie. Tak, świeża witaminka była sypana niedawno, świeża pasza. No i fajne krówki. Świat w Strzałkowie kręci się wokół mleka i krów, a przede wszystkim wokół pani Teresy i jej aktywnych działań. Od kiedy państwo prowadzicie gospodarstwo? Od 1990 przejęliśmy gospodarstwo po męża rodzicach. I do tej pory bawimy się w to, co to jest. Od początku gospodarstwo miało taki profil? Na początku, jak przyszłam tutaj, to było parę sztuk bydła, tak jak dawniej. W jednej oborze było wszystko, prawda? Czyli koni, kurki, krówki, cztery. I od tych czterech w jakimś czasie było 100 sztuk bodajże. I po pewnym czasie stwierdziliśmy, że przełożymy to na jakość, na produkcję i zmniejszyliśmy do 50 sztuk bydła. Pani jest z rodziny rolniczej, z tradycjami. Czy pani weszła do rodziny rolniczej? Jestem, tak, pochodzę ze wsi, takiej bardzo malutkiej. To jest też koło Raczyc, tam Balice. I tutaj przyszłam do męża. Nie planowaliśmy, wydaje nam się, gospodarstwa. Mój mąż mówi cały czas, że to, co teraz jest, co wymyśliliśmy, to jest wszystko przeze mnie. Ale też dzięki pani, bo jest pani takim motorem do działania i jest pani liderką innowacji. Tak, tak. Myślę, że w pewnych sytuacjach podejmujemy takie decyzje, że właśnie robimy ser. To też nie przyszło tak znikąd. To sytuacja nam pomogła chyba to, że teraz to robimy. I tak się ułożyło. No, myślę, że życie samo pisze scenariusze i że jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A proszę zdradzić sekret, jak to jest z tymi rolniczkami? Bo często mówi się, że to jest taka szyja, która kręci głową. Jak jest u pani w gospodarstwie? Ze względu na skromność nie powiem, że tak to jest. Aczkolwiek wiem, że sam człowiek wiele nie zdziała, więc musi być mąż, wspierający mąż i nasze dzieciaki, które nam wszystkim pomagały. Prasa drużynowa. Oczywiście, zwarta prasa rodzinna. A jakie innowacje państwo wprowadziliście w gospodarstwie? Innowacje. Jak zaczęliśmy produkować sery, zaczęłam produkować te sery w kuchni, w bardzo małej kuchni. Później coraz więcej, jak zawsze, coraz więcej klientów, większe potrzeby, więc dostawialiśmy jakiś budynek, małą serowarnię, teraz mamy troszeczkę większą i potrzebujemy, wszędzie co tam nie robimy, to potrzebujemy prądu. Więc poszłam w fotowoltaikę. Czyli gospodarstwo przyjazne środowisku. Tak, no bezpieczne gospodarstwo i czyste powietrze. Świadomość, mamy dzieciaki, wnuczki nasze, więc staramy się. Myślę, że tak to jest, jeżeli się żyje na wsi, to jest naturalne, tak? Obcować z naturą i z tym, co się robi, żeby było w miarę porządnie. Myślała pani kiedyś o tym, że będzie pani taką przedsiębiorczą rolniczką, nagradzaną rolniczką? Myślę, że to, co robiliśmy w rolnictwie, to lubiliśmy, prawda? Bo to sprawiało nam przyjemność, było fajnie. Mówię, że fajnie jest, jak jest latem. Jest ładnie pachnąco, jest mniej tyle pracy, ale z czasem ta praca inaczej wygląda teraz na rolnictwie. Kiedyś braliśmy widełki, suszyliśmy siano, a dzisiaj tylko są maszyny i żeby to wszystko ogarnąć, więc potrzebna nam jest, jak to mówią, cywilizacja wkracza w rolnictwo. Czyli potrzebne duże sprzęty i dużo, dużo więcej pracy. Została pani doceniona w wielu konkursach dla rolników, rolniczek. Jak to jest być taką nagrodzoną rolniczką innowatorką? Ja myślę, że przyjmujemy nagrody i przychodzimy do pracy. Wracamy do rzeczywistości, niestety. Przychodzi takie wzruszenie w tym momencie, taki ścisk gardła, kiedy przychodzi ta nagroda? Tak, oczywiście. Jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe. Myślę, że kiedyś, jak człowiek był młodszy, to mniej się nad tym zastanawiał. A na tym etapie, w którym ja jestem teraz, to jednak myślę, że bardzo miło, że ktoś nie zauważył, że ktoś docenił to, co robimy. No naprawdę miłe.
Za Teresą Łukasik ciężko nadążyć. Szybkość działania to jej cecha charakterystyczna. Domeną rolniczki jest w szczególności produkcja serów, w tym buncoka strzałkowskiego, którego unikalną recepturę sama opracowała. W swojej serowarni przetwarza około 10 tysięcy litrów mleka miesięcznie na sery i jogurty, około 3 tysięcy litrów rozlewa do butelek oraz około 10 tysięcy litrów miesięcznie oddaje do mleczarni. Mieliśmy szansę spróbować powstających tu produktów. Kto tego nie zrobił, może żałować. Zaczynamy od mleka oczywiście naszego, od krówek, bo jeżeli nie mamy mleka, to nie będzie seru, więc zaczynamy od krówek, od naszego mleka. Później mamy buncok strzałkowski. Nasz standardowy jest naturalny, bez żadnych dodatków. Później z jakimś czasem powstały różne dodatki, czosny niedźwiedzi, czarnuszka, taki bardzo klasyczny. A tak bardziej wymyślono to koźradka szafran, cebula cytryna. Finał jest taki, że na koniec po pracy tych naszych różnych serów robimy ricottę. Ricotta jest serem serwatkowym, bardzo delikatnym, nadaje się do pierożków ze szpinakiem, z czosnkiem, z boczkiem. Tu zaraz będziemy gotowali ser, znaczy pierożki na słodko z ricottą. Sernik z ricotty też może być. Na następnym etapie mamy ser junior. Junior już potrzebuje troszeczkę więcej pracy, więcej uwagi, ponieważ jego musimy odgnieść porządnie, poleżakować musi. Dzięki czemu mamy seniora. Senior już jest 3-miesięcznym serem i możesz sobie leżeć i leżeć. Kto się zajmuje kompozycją smaków tutaj w gospodarstwie? Pani pewnie. No, tak wyszło, że ja. Niestety, komponuję sama smaki, aczkolwiek przy stole wymyślam różne. Kiedy to natchnienie przychodzi? Czy ja wiem? Myślę, że jak jestem już dosyć długo przy stole i robię te same smaki, to tak jakby po prostu coś nam może się za bardzo powtarza, żeby nie było, że się znudza, powtarza, więc ewentualnie wprowadzam coś fajniejszego. Aczkolwiek klienci też szukają. Pani Tereso, co zrobiłeś nowego, jak jesteśmy gdzieś tam na imprezach w tokarni? Więc ja mówię, no kurczę, trzeba się coś postarać, więc coś zrobimy. Pani sery są na szlaku kulinarnej sieci dziedzictwa. Tak, oczywiście. Już parę lat współpracujemy. Na następnym etapie było nasze wspólne, czyli Polska Izba Produktów Regionalnego i Lokalnego. I po prostu działamy wspólnie, występujemy. Konsumenci zwracają teraz uwagę na certyfikaty, na etykiety? Tak, oczywiście. No, świadomy klient przychodzi do nas, bo wiemy, że jeżeli jesteśmy na szlaku, że jesteśmy w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego, czyli nad nami są ludzie, którzy nas kontrolują, czyli powtarzalność ma być produktu, aczkolwiek my sami o to dbamy, bo nasz klient jest tak przyzwyczajony do naszego produktu i rozpieszczony, więc wiedzą, że coś jest tam nie tak, więc nie możemy sobie to pozwolić. Jest wielu takich stałych klientów, którzy nie wyobrażają sobie życia bez Państwa serów? Tak. No, dzięki temu tu jesteśmy, ponieważ to już trwa od paru lat, że produkujemy te sery. Mamy na przykład taką naszą panią klientkę, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo długo nas kupuje serwatkę i rzętyce. Nie wyobrażam sobie tygodnia, to już trwa 8 lat, jeżeli sobie tak dobrze przypominam. Co tydzień, w czwartki, jak syn jeździ z towarem do sklepów, serwatki bierze 12 i rzętyce. I mówię, że pani Tereso, jak nie ma, to po prostu to sobie nie wyobraża takiego dnia, żeby nie było. Miłość do gospodarstwa przejęły dzieci państwa Łukasików, a konkretnie najmłodszy syn. Panie Mateuszu, proszę się przyznać, jak to jest z taką mamą pełną energii pracować w gospodarstwie? Trochę ciężko, tak powiem, bo mama bardzo jest energiczna. Kobieta dynamit. Tak. Chce wiele rzeczy na nas zrobić, ale dzięki temu właśnie jest to, co jest. Rozwijamy się prężnie. Mamy coraz więcej produktów. No, chcę się pracować przynajmniej z mamą, tak powiem. Od małego chciałem być rolnikiem, później technikum rolnicze, studia rolnicze tak samo. No i teraz prowadzę. Już rodzice mi przepisali gospodarstwo. Ja, że tak powiem, co prawda jeszcze rolniczą działalność prowadzę, mama się zajmuje serami, ale będę pewnie w przyszłości ja się tym tylko zajmował. Czyli pasja będzie kontynuowana. Tak jest. Działanie z pasją. Musi być kontynuowana. Opuszczamy miejsce pełne działania z pasją, gdzie można zaobserwować, jak powstają produkty od pola do stołu.